Siemano, ale słońce na mnie świeci. Lecimy na majóweczkę. Łukaniu, gdzie lecimy? Pierwszy przystanek mamy? Hajduszo, Bożro, Termy. Czy to baseny są? Termy, baseny. Zobaczymy. My tam jeszcze nie byliśmy. Także zabieramy Was ze sobą. Wyjechaliśmy już wcześniej, ale kręciliśmy Wam tego vloga z pokazu naszego campervana. Więc chcieliśmy go zrobić już z drogi, żeby już w ogóle wyjechać z tego Radomia naszego. Bo powiem Wam, że mieliśmy wyjechać zaraz po tym, dzisiaj nasza Olga, znaczy u nas dzisiaj, a vlogi będą późniejsze, miała zakończenie roku szkolnego, bo ona jest maturzystką. I chcieliśmy wyjechać zaraz po jej zakończeniu. Oczywiście nam się zeszło i wyjechaliśmy 3 godziny później. Także u nas jest naprawdę, jest po 17, mamy 200 km za sobą. Trasy jeszcze mamy 6,5 godziny do celu. Ale pewnie gdzieś staniemy na noc, żeby nie jechać na jednym strzałem. Łukaszek pije sobie kawkę, zrobił sobie z nowego ekspresu, którego sobie kupił. No, ja mam wodę, słuchajcie, z miętą i z cytrynką. Pyszne. No i lecimy, jesteśmy przeszczęśliwi. Nasz Mieciu jedzie z nami pierwszy raz w trasę. I powiem Wam, nie wiem czy Wy słyszycie to, że nic nie słychać. Nic kompletnie, telefon dzwoni. Później się odzywa. Zobaczcie, jedziemy takimi drogami, że cali się trzęsiemy. Pokaż jak się trzęsiesz. Chodzi nie o... słyszycie to? Słyszycie to? Nic nie słyszę. Nic nie słyszycie, no. Bo nic nie słychać. No, słuchajcie, wyjątkowo cicho jest. Nasłuchaliśmy się, bo nie wiem czy Wy wiecie, czy już wcześniej chyba Wam mówiłam, że my pierwszy raz w ogóle jedziemy w kamperze. Kamperze czy w kamperwanie, już bez względu na wszystko, jedziemy pierwszy raz w takim specjalnym aucie. Więc słyszeliśmy właśnie opowieści, że bardzo wszystko słychać, że gary słychać, że brzdąkania, stukania, nie? A u nas nic nie słychać. Ja Ci powiem tak, bo Ty jesteś fajna, dobrze to poukładałaś i FDC są fajne i dobrze to porobili. Tak, to prawda. Nic nie trzeszczy, nic nie słychać, nic nie puka, nic nie stuka. Nie, no nic. No w ogóle, no nic nie słychać, mówię Wam. Aż jestem w szoku. No, już słuchajcie, 300 km mamy za sobą. Także dzisiaj będziemy pierwszy raz spać na dziko, gdzieś po drodze. Znajdziemy sobie miejsce i będziemy spać. Także później się odzywamy. Zobacz kotek, jak wzdłuż Dunajca jedziemy. Pięknie, nie? Park, tu może zjemy. Nie, dalej jedziemy, pod granicę samą. A to samym Dunajcem. No, ale ładnie. Strasznie szeroki ten Dunajec, nie? Jak będzie parking taki, to staniemy sobie fotę może zrobić, co? Tak, no. Z kamperkiem. Ojejku, kochany. Jeszcze mamy, słuchajcie, prawie 5 godzin do celu, ale będziemy nocować w Polsce, bo na Słowację też jeszcze mamy kawałek drogi. Bo nam się nie spieszy. Nie spieszy nam się, karawanik to wolność, także pamiętajcie, bez spiny wszystko. Dunajec jest piękny, piękny. Piękne widoki nam się teraz zaczęły. Ty jesteś też piękna. Piękny i ty jesteś, kochany. Wy jesteście piękni. Tak, wszyscy jesteśmy, wy jesteście piękni, my jesteśmy, wszyscy jesteśmy piękni. Także jest w ogóle pięknie. Patrzcie, jak pięknie, jak widać. Pięknie. Bardzo ładnie. No. Cudnie, cudnie jest. Już zapomniałam, jak może być cudnie. U nas już, słuchajcie, jest 21. Łukanio szuka na Park Fortnite miejsca, żeby zatrzymać się. Będziemy nocować na Słowacji, tak? Tak. Jeszcze godzinkę mamy jazdy. No, także stoimy, słuchajcie, pod Biedronką, bo tylko tu znaleźliśmy zasięg, żeby sobie właśnie znaleźć na Park Fortnite. I winiety musimy wykupić internetowo, dlatego tu stoimy i szukamy, jesteśmy pod zasięgiem. Bo później to już może być kiepsko z tym zasięgiem, więc nie chcemy ryzykować. Także ogarniemy się i jeszcze godzinka podróży. Słuchajcie, jest w 12:30, dojechaliśmy do miejsca Park Fortnite, ale chyba coś pomyliśmy drogi albo nas źle pokierowała, bo jesteśmy na takim polu szczerym. Łukaszek poszedł zobaczyć, czy się da przejechać. Tam jest szlaban, którego nie można otworzyć, bo jest na kłódkę. I tu idzie Łukaszek sprawdzić, czy można, bo tu widzę, że są samochody, tędy przyjeżdżają jakoś. I idzie sprawdzić, czy się po prostu nie zakopiemy. Nieźle, taki, wiecie, pierwszy wyjazd hardkorowy. No i krzaki po jednej i drugiej stronie. Takie krzaki, że normalnie jak jechaliśmy, to w milczeniu, żeby nas... I co? To jest wildlife.
Van life? Nie wiem, czy my, jak tu się utopimy, będziemy najwyżej tu spać. Będziemy czekać na tą, na ekipę. Ale chyba aż drogę pomyliliśmy, bo nie sądzę, żeby tu tędy ktoś jeździł. Znaczy to była taka polna droga, ale takie krzaki dookoła, chyba że jeszcze po zimie tu nikt nie przyjeżdżał i te krzaki niewykarczowane. Ja to nawet nie chcę patrzeć. W ogóle nawet nie chcemy oglądać samochodu z zewnątrz, jak przejeżdżaliśmy przez te krzaki. Nawet nie było jak się wycofać, słuchajcie, z powrotem. Musieliśmy cały czas do przodu jechać. No to co, van life? Van life. Na hardkorze. Dobra, jedziemy. Przejechaliśmy, ale powiem wam, że... Że nie wiem, co mam powiedzieć. Ale wiecie co, ledwo wyjechaliśmy stamtąd. Szkoda, że tego nie nagrałem. No szkoda, że właśnie wyłączyłam kamerę. Teraz mamy taki asfalt, słuchajcie, ale chyba nie, ja nie wiem, jak nas ta droga prowadziła. Słyszycie, ile mamy błota w kołach? Dobra, może dojedziemy gdzieś. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy. Ja tu jak Łukasza filmuję, bo tak jest ciemno. Nawet nie widziałam, że nie miałam na siebie kamery. I rano zobaczymy straty, jakie mamy w lakierze, na naszym nowym mieciu. A na razie idziemy spać, bo już jest prawie pierwsza. No w pół do. W każdym razie, ale tu jest bardzo ładnie. Jak po ciemku widać, to jest bardzo ładnie, nie? Mhm. Jutro pokażemy wam, jak to wygląda. I pewnie jest inny dojazd, bo coś my zabłądziliśmy, tak mi się wydaje, ale damy znać jutro. Idziemy spać, kąpać się, idziemy spać. Wstaliśmy, dzień dobry, Łukaniu. Dzień dobry. Pokażę wam, gdzie stoimy. O, patrzcie, ile wędkarzy. Ale wiecie, że ja słyszałam tylko jeden samochód, który przyjechał, a tych reszty nie słyszałam. Pokażemy wam, gdzie stoimy. Ale na Park Fortnite było napisane, że to jest miejsce dla wędkarzy, że oni z samego rana tu przyjeżdżają. Wędkować. Nie otwieraj wszystkiego, no trzeba się ubrać. No to masz zasłonkę. Łukaszek, to nie jest przyczepa. To nie jest przyczepa. To odsłania się dopiero jak człowiek wyjeżdża, nie? No gdzie to? Widzicie? Dobra, myjemy się, jemy śniadanko i lecimy dalej. My już, kochani, po... Ale mi coś tu wyskoczyło. Albo mnie coś ugryzło. Albo od okularów mam odgniotkę. Nie wiem. W każdym razie my już wstaliśmy. Łukanio się ubrał i idzie się przejść. A ja zrobię śniadanko. O, co? Pasuje mi taki układ. Tak? Pasuje ci taki układ? No to idź pokaż, gdzie stoimy. Bo pięknie. W ogóle, słuchajcie, pierwszy nasz dzikus. Taki wiecie, dzikus. I to jeszcze byliśmy całą noc tu sami. Tu nikogo nie było. Wędkarze przyjechali dopiero nad ranem. Nie wiem, o której wędkarze przyjeżdżają na ryby. Ale na pewno nie. Nie jakoś późno. Bo jest 7. My wstaliśmy. Także Łukaszek zabiera was, żeby wam pokazać, co się dzieje na zewnątrz. Jak to wygląda, bo w nocy naprawdę zrobiło to na nas wrażenie. Ma bardzo dobre opinie na Park Fortnite. To miejsce. Jesteśmy na Słowacji. Także idźcie z Łukaszkiem, a ja biorę się za śniadanko. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, ja się wyspałem. Nie wiem, jak ty, Smenka. Kaniu, ja się bardzo dobrze wyspałam, no chociaż długo nie mogłam usnąć. Ale poszliśmy spać, chyba po pierwszej było, nie? No, ja liczyłem barany. Do 200 doliczyłem i poszedłem spać. Ja do jednego barana doliczyłem. O, jesteśmy tutaj nad takim stawikiem. Co wędkarze przyjeżdżają. Wiesz, ja to już wszystko mówiłam. Idę wam pokazać właśnie ten stawik. I tu taki park jest. Jest piękny. Elegancko. Ale to czapkę założyłeś? No. O. Jesteśmy tu. Fajnie, elegancko. Zrób foty ładne jeszcze. Smenka jest tu w domku. Nie masz telefonik? Koła trochę nam się ubrudziły po wczorajszym. Ty przejdź samochód, zobacz, czy nie ma ryb. Po wczorajszym. Masz telefon? Rajdzie po lesie. Łukaniu, czy masz telefon? Mam. To zrób fajne foty. Dobrze. Zrobię śniadanko. Patrzymy, czy nie porysowaliśmy nic. Ale chyba nie porysowaliśmy. Ocenimy ten temat. Nie. Nie porysowaliśmy, ale kółka. Po polu jechałem. Nieźle, co? No, nówka, sztuka na pierwszym wyjeździe, jazda po polu. No ale cofnąć tam bym cofał chyba za 3 godziny. No, tu jakiś jeleń z rurek. Tutaj sobie siedzą gościowie
na takim stawiku i łowią sobie rybki. Gościowie i gościówy nawet, bym powiedział. Tutaj mniejszy stawik. Tak to wygląda, słuchajcie. Dzikusek, pierwszy dzikusek wyszedł super, moim zdaniem. Ja nie miałem jakiegoś tam bolączki, żeby tutaj zasnąć czy coś takiego. O, zobaczcie, tutaj wam pokażę na telefonie. Tak może. O, tutaj gdzie jest kropeczka, to jesteśmy my i tu takie stawiki są wędkarskie. Z jednej strony górki jakieś, a z drugiej wiecie co, też górki. Słuchajcie, my stoimy tutaj, jak widać, samochodem. Powinniśmy przyjechać stamtąd, a przyjechaliśmy stamtąd. Tutaj jechaliśmy taką drogą, to nie jest droga normalna, tylko taka rowerowa jakaś. Bo po prostu z Polski jechaliśmy z tamtej strony. O, i zamiast, nie napisane to jest na tym Park Fortnite, bo to znalezione było miejscowo na Park Fortnite. Nie opisane to jest, żeby nie skręcić tam w pierwszą w prawo, tylko skręcić w drugą. My to zaraz opiszemy i zrobimy zdjęcie. No i nie opisane to jest. Kręciliśmy tam w pierwszą i zaraz wjechaliśmy w taką wąską drogę. Taką szutrową. Było jeszcze tą szutrową drogą 3 km. To jak tak będzie, wjeżdżacie szutrową i jest jeszcze do tego miejsca 3 km, to absolutnie w nią nie wjeżdżajcie. Tylko zobaczcie sobie na mapie, żeby z asfaltu do tego miejsca podjechać, a nie szutrem. O, po takiej orance wczoraj jeździliśmy, jak tu przejechaliśmy. No dojechaliśmy, coraz węziej było, krzaki, krzaki, krzaki. Już ujechałem ze 2,5 km i mówię, nie no, jedziemy do prosto. Ale już miałem takie, powiem wam, mieszane uczucia. I dojechaliśmy do szlabanu. I szlaban omijali ludzie po takiej orance. Co tu widzicie? Ksenka mówi, dobra, jedziemy tą moranką. Ja takie mieszane miałem uczucia, ale mówię, dobra. Z rozpędu jadę. Tam było do przejechania ze 30 metrów. Z rozpędu jadę. Udało się, ale w pewnym momencie stanęliśmy, do przodu, do tyłu, ale udało się, koniec końcem. Także pierwsza przygoda i już atrakcje. O, my wjechaliśmy tamtędy, przy tej chałupce, tam co widać daleko, daleko. To tam wjechaliśmy. Natura, słuchajcie, natura, pięknie. Słoneczko próbuje się przebić przez chmurki. Pewnie zaraz się przebije. Zobaczcie, teraz zauważyłem, jak tak odszedłem trochę od samochodu, pozostałości po naszym rajdzie wczorajszym po rance. O! Jest trawa. Także był hardcore. Teraz pójdziemy sobie, słuchajcie, w tamtą stronę troszeczkę. Tu kampera mamy za sobą. Teraz pójdziemy do przodu kampera. Przed chwilą byliśmy do tyłu kampera. Tu mamy te stawy łowne. W dalszym ciągu. Jest elegancko. Tam mamy jakieś place zabaw dla dzieci. Także ktoś jak podróżuje z dziećmi, taki duży dosyć plac dla dzieci. Zabawy. No zobaczcie, jak chcecie zjeść sobie śniadanko, to tutaj są takie wiatki. O, jedna, druga, tam są wiatki też. Także śniadanko można sobie zjeść też pod wiatką. A tu idziemy, taka droga, chyba to jest taka rowerowa, czy coś takiego. No wczoraj niestety po niej jechaliśmy, bo jak przejechaliśmy ten las, ten dziki las, to musieliśmy tu jakoś się dostać. Ale jestem podjarany, fajnie. I tu wszędzie, słuchajcie, naokoło tych stawików są wędkarze, tak? O.
i naokoło ławeczki tam dla wędkarzy. Tu akurat pan się rozstawił sam z siebie sam. O, tutaj jakaś pani jogging uprawia tam w różowym. O, leci. No i tutaj dochodzimy do tego placu zabaw dla dzieciaków, dużych i małych. O, rybka jakaś skoczyła, pykła. Dużych i małych. Taki placyk zabaw dla rodziny. Rodzina, coś tam jest napisane. O, widzicie? Kolarzy tu pełno. Dwóch. I tutaj mamy ten placyk zabaw. Nie wiem, czy on jest jeszcze remontowany, czy nie. Rodzinka. Pyk, pyk. To nowy zrobiony, widać świeżutki. Nie, otwarty. To jest taki płotek tymczasowy, bo do tej pory nie ma jeszcze płotu na stałe, bo tu jest otwarty. Czyli tu już można wchodzić sobie. Jeszcze raz wam tutaj pyknę. Ale ryb tu jest. Co chwilę skaczą do góry. Co chwilę sobie tu pyknę. Tam samochód nasz stoi, za tymi krzakami. Jakieś górki, pagórki, plac zabaw dla dzieci. Jest elegancko. O, huśtaweczki i statek jakiś. Dobra, słuchajcie, wracam do wozu. Pismenka już tam śniadanie przygotowała, mam nadzieję, bo głodny jestem po tym spacerku. Widzimy się na śniadaniu. No, słuchajcie, już dochodzimy do samochodu, bo samochód jest tam, w tej dziurce małej. Ale jeszcze wam chciałem pokazać nad tymi jeziorkami. Tutaj jest generalnie droga rowerowa, tak jak mówiłem wam. A tutaj zobaczcie. Bar, taka restauracja i nawet opinie były o jedzeniu tutaj dobre. Parasole, jakieś ciepło, to pewnie tutaj są ławeczki jakieś i tak dalej. Zaraz wam pokażę menu, jak to wygląda. Tak, to jest taki bar w kontenerze i jak ktoś sobie chce tutaj zobaczyć, jak to menu wygląda, to sobie można stop klatkę zrobić. A jak czynny jest ten bar, to tutaj też sobie można zrobić stop klatkę. Także tak to wygląda. Ceny w euro oczywiście. I jak my sobie, jedna połówka sobie łowi rybki, druga sobie siedzi na lanczyku, a dzieciaki sobie, o, tutaj na placu zabaw ogarniają temacik. Tu musi być dużo rowerzystów, jakieś ciepło, bo tutaj jest dla rowerów przystań, tutaj jest przystań dla rowerów dużo. Także miejscówa pewnie jakieś ciepło, ciepło, naprawdę jest fajna. To jest, o, w ogóle to się nazywa, zobaczcie, parkowisko bicyklowe, a to jest to parkowisko bicyklowe. I my jesteśmy tu, you are here. I my jechaliśmy, słuchajcie, gdzieś tu skręciliśmy, o, tam za tą górą. I jechaliśmy tym lasem. Nie wiem, czy nie tu skręciliśmy nawet. I tym lasem jechaliśmy. Za tą górą. I dopiero tu do drogi rowerowej dojechaliśmy. I tutaj pyk. No. I tak to wygląda. I idziemy teraz. O, tutaj mamy kamperka naszego. I idziemy coś opędzlować. A i ja, słuchajcie, skorzystam trochę z tego placu zabaw. Łukaszek wrócił na śniadanko. Dzisiaj pierwsze śniadanko na dzikusie. Dzikusie. Piękne są okolice? Mydło. Gdzie? Nie ma, jest płyn do garów. A, no. Jeden grom. No fajnie to jest. Placu zabaw, na dzieci, wszystko tego. Tak? No. No. Na siłowni byłem. Siłownia była. To zjadaj i będziemy jechać dalej. A ja baterię wymienię, bo widzę, że się kończy. Ojej. Śmieci gdzie są? Co? Jak ci się, kochanie, podoba? Bardzo. Bardzo, prawda? A ja, słuchajcie, mamy tak prosty panel, że nawet ja go obsługuję, więc jest super. Patrzcie, ile zużyliśmy. Mieliśmy 120. W końcu mamy 120 litrów wody, nie 140. Mnie się albo coś pomyliło, albo źle usłyszałam, ale wiecie, mnie się mylą takie rzeczy. Ja nie jestem
że tak powiem. Chociaż wysokość przyczepy i kampera zawsze pamiętam ja. Ale już szerokości i długości nie. W każdym razie zobaczcie, mamy 103 litry wody. Czyli zużyliśmy 7 litrów wody i 1% zapełniony zbiornik szarej wody, czyli tej do kąpania. Tu jest kąpanie, tu jest mycie. No. Wszystko możemy wiedzieć, zobaczcie. Światełka tu mamy, garaż mamy wyłączony, reszty są włączone, ponieważ możemy włączać sobie tymi manualnie. Tu się wyłącza całe oprogramowanie. Akumulator. Sprawdzamy temperaturę na zewnątrz i w środku. Nie, no mega, powiem wam, że to jest mega. Naprawdę. Fajnie, że my to dostaliśmy. Znaczy, fajnie, że to u nas zostało zrobione, że mamy ten program, bo jest naprawdę super. Dobra, gotowi do podróży? Która jest godzina, Łukaszek? 8 chyba, bo mi dzwonił zegarek. Poczekaj, ja sobie fotel jeszcze przełożę. I żegnamy to piękne miejsce i wyjeżdżamy. Trzymaj, Łukaniu. Mam nadzieję, że teraz wyjedziemy inną drogą, niż wróciliśmy. I am happy, ciociu. I'm happy. Czekaj, bo ja muszę się tutaj... Nie pamiętasz? Nie pamiętam, tylko z tym barkiem nie mam jak się ułożyć do ciebie. Lecimy, proszę państwa. Proszę państwa, lecimy dalej. Proszę. O, jeszcze ta. Ze mną. Kolba koło brzeg. Tak. Czas z tym porządek zrobić, coś z nią zrobić. Dobra. Siadymy. I lecimy. O, znalazłem kółeczko. Tak? Dobra. Dalej, w podróży mamy... Ile kotek mamy? Mamy prawie 3 godziny. Mamy 3 godziny prawie jazdy do celu. Lecimy na Węgry. Gdzie lecimy? Dusza Boszno. Tak. Żegnamy to miejsce. Podróż. Jedziemy dalej. Ale muszę wam powiedzieć, że do tego dojazdu jest normalna droga asfaltowa, tylko my po prostu pobłądziliśmy albo za wcześnie skręciliśmy po nawigacji. Podejrzewam, że my za wcześnie skręciliśmy, bo nas poprowadziła naprawdę przez taką drogę, jeszcze na końcu ze szlabanem, że musieliśmy przez pole przejechać. W każdym razie do tego miejsca jest normalnie asfaltowa droga, bo teraz nią wyjechaliśmy. Także na spokojnie polecamy to miejsce i Słowacja zaczęła się super. Ale myśleliśmy, że kiepsko, nie? Jak zaczęliśmy tą drogę. Byliśmy przerażeni. A teraz jest fajnie. Także jedziemy dalej. Kierunek Węgry. I kochani, jesteśmy na Węgrzech. Właśnie przejechaliśmy, słuchajcie, granicę. I mamy jeszcze 2 godziny do celu. Reszta brygady, słuchajcie, już jest, bo jedziemy z furgonem dla ciebie. Oni wszyscy już są, bo oni wyjechali. Po pierwsze mieli dużo bliżej. Ile mieli? Ze 300 mieli bliżej? Nie wiem, no 300. No za 300 mieli bliżej kilometrów, więc oni sobie mogli pozwolić na to, żeby wyjechać w nocy. Wyjechali w nocy, a my wyjechaliśmy w ciągu dnia, żeby zostać na noc, bo my sobie lubimy podzielić, nie? Nigdzie się nie śpieszy. Słuchajcie, bo karawanik to jest wolność. Tu jest dużo rzeczy, których można, a nie trzeba. Jeszcze mamy godzinkę, słuchajcie, do celu, ale powiemy wam, jak nam się spało. Bardzo wygodnie, nie? Niby to łóżko rozkładane ma 1,20 m szerokości przy rozłożeniu. My w przyczepie mamy 1,35 m, ale tak jakoś dużo to łóżko się nam wydaje. Na pewno, nie? Jest twardsze, może się człowiek nie zapada, na pewno nie ma zasłonki, co optymalnie, nie optymalnie, tylko optycznie zmniejsza. Ale Łukasz, ja nie mówię o optycznie, tylko mówię o wygodzie, o leżeniu. No, a ja mówię o optycznie. A. Optycznie przeszkadza. Optycznie? Tak. A co ma optycznie do spania? No, czuję się więcej miejsca. Nie, no to za jakieś takie pomerdane, poplątanie z pomerdaniem. No to są moje uczucia. No ale jak może ci się optycznie wydawać, znaczy optycznie może się wydawać, ale co ma do tego komfort spania? No, optycznie nie jestem w zamkniętej puszce. No tak.
Nie, no komfort spania ma taki, że otwieram oczy, mam więcej miejsca. Nie, a w ogóle, a wygoda spania? No wygoda spania przede wszystkim. Ale to też przez optykę? Nie. Wygoda nie. No. Masakra z tobą jest w ogóle. Nie. To jest tak, jakbyś powiedział, że nie jesteś mądry, ale wydaje ci się, że jesteś mądry. To są dwie różne sprawy. Dlaczego podważasz moje zdanie? No bo nie ma nic optyka, wizualizacja do wygody spania do tego. No, tu może wizualnie może być coś większe, ale może mamy fizycznie mamy mniejsze łóżko niż w przyczepie, więc myśleliśmy, że będzie gorzej nam się spać. No tak. Może być nam niewygodnie. No z tym to, się zgadzamy. No właśnie, no to o to mi chodziło. No. I już skorzystane, słuchajcie, jest z separującej toalety. Już była i dwójka, i kilka jedynek. I spoko. No. Co prawda kobitki przy jedynce muszą bardziej, nie mogą w głąb siadać, tylko bardziej tak na brzeszku, bo potrafi trochę polecieć do pojemnika z dwójką. Ale to jest kwestia wprawy. Takie jest moje zdanie. No i te wiórki, rzeczywiście się przydają te wiórki. Zasypuje się za każdym razem. To oczywiście nie mocz, tylko się ten. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo się trochę naczytałam. Oczywiście mądrych ludzi, którzy już mają te toalety. Żeby do zbiorniczka z moczem wlać z pół szklanki octu, ponieważ tak potrafi po dwóch dniach amoniak się oddzielić. No i twardy jest mocz, więc może by się kamień osadzać, więc warto wlewać ten ocet, który po prostu niweluje całkowicie zapach, no i ten kamień w tym. A my jeszcze dodatkowo mamy taki fajny prysznic, który Wam pokazywałam i sobie to miejsce na siku spłukujemy jeszcze wodą z prysznica, żeby nam nie zostawiały, nie? No jakby spuszczał wodę, nie? No jakby spuszczał wodę samą, no. Także my sobie jeszcze dodatkowo fajnie, tak robimy. Że ten prysznic starcza. Tak, że właśnie, że ten prysznic starcza i fajnie, że ten prysznic ma ten przycisk na słuchawce prysznicowej, tak. Nie? Tak. Bo to możesz i nie rozchlapuje, tylko właśnie jest takie ten, także... A jak rozmawiałeś z ludźmi na temat separującej toalety, to ten jedynkę to wylewają co jaki czas? Jak się napełni? Jak się napełni, bo jedynkę częściej robisz przecież. Aha. Jak się napełni, no i też dużo ludzi właśnie mówi o tym occie. No i na przykład jeżeli chcecie używać chemii do spłukiwania, no to pamiętajcie, że już wtedy wylewacie do chemicznej toalety, czyli do toalety. Nie możecie tego wylać gdzieś na trawę albo pod drzewko, bo to już jest z chemią. Jedynie możecie wylać na trawę albo gdzieś pod drzewo i też oczywiście nie wylewamy tego ludziom pod oknami, tak? Żeby nie było, że się kamper stoi, czy przyczepa stoi, człowiek wyjdzie i sobie wyleje, bo ma takie prawo. No nie, no trochę kultury miejmy w sobie i odejdźmy gdzieś dalej. Także to bardziej o to chodzi. A jeżeli jesteśmy na kempingach, no to owszem, możemy do spryskiwaczy, do chemii używać, ale wtedy musimy wylewać to właśnie do toalety, żeby nie, bo to już nie jest naturalne, tak? No, także takie mamy przemyślenia, nie? Ja korzystałem z dwójki i dla mnie super. Ja jeszcze dwójki nie robiłam, robiłam kilka razy jedynkę i jestem też za... Pierwszym razem, tak jak mówię, usiadłam za daleko, bo bałam się, że mi się... W sumie nie musi mi się tył otwierać, jak nie robię dwójki, tak? Nawet mam takie spostrzeżenie, że ten sok jest, który wyciąga i nie ma zapachów w ogóle, żadnych. Że nawet w trakcie robienia, nie? W trakcie robienia dwójki. Nie ma żadnych zapachów. No i my już po jednym, widzieliście ten przycisk u nas w toalecie, co nam chłopaki na stałe zamontowali, żeby właśnie nie mieć tej wtyczki, to my już po tym, jak zrobicie już pierwszą dwójkę, to już trzeba go włączyć na stałe, bo on już wtedy odprowadza zapachy. Także sok może być wyłączony w momencie, kiedy jest tam czysto i pusto, więc na samym początku, a później to już trzeba mieć włączony na stałe. No i tyle chyba stoi, jeżeli chodzi o toaletę i o spanie, ale naprawdę spało nam się rewelacyjnie, a obydwoje mieliśmy takie obawy, że to łóżko jednak może być niewygodne ze względu na szerokość, na mniejsze, no bo ja też nie jestem kruszynką. Czy jestem kruszynką? Jesteś kruszynką. Kruszynka, taka malusieńka, tak? Taka tyci. Dobra, kochani, mamy jeszcze godzinę, słuchajcie, do celu i będziemy za chwilę na miejscu. Słuchajcie, kończymy tego vloga, następny vlog już będzie z pobytu na Węgrzech w miejscowości. Hajduszo Boszlo, wszystko nam dobrze poszło. Także trzymajcie się, cieplutko, u nas słoneczko, majówka nam się pięknie zaczęła, od pierwszy raz w życiu na dzikusie, także spania na dziko, bardzo nam się podobało. No i na razie wszystko pozytywnie, oprócz tego, że pomyliliśmy drogę i musieliśmy wjechać na pole i ledwo z niego wyjechaliśmy. Ale to, mamy plus następny z tego minusa, żeby bardziej uważać. I czytać więcej komentarzy, bo przeczytaliśmy
na Park Fortnite komentarze dwa i można było poczytać, bo może tam był jakiś komentarz, że jest jedna droga, która myli, czyli przez jakieś tam łąki i przez chaszcze, ale dobrze się skończyło. Także trzymajcie się, pa! Dara.